wakacje w pełni, a my w pracy. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. A wszystko dlatego, że show biznes kręci się przez 12 miesięcy w roku. 24 godziny na dobę, co chwila dostarczając nam nowych tematów. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z tymi, o których najwięcej się mówi. A witajcie, mówią Ola Kot i Paulina Koziejowska. Zaczynamy kolejne Bywanie na dywanie. Pytam o najprzyjemniejszą rzecz, jaką miałaś w ustach. Co to jest w ogóle za pytanie? Właściwie do mnie telefonował Franz Maurer, nie Bogusław Linda. Tak jak kiedyś liczyliśmy, to jest około 340 litrów na godzinę jazdy. Skóra, fura i komura. Tak było kiedyś, ale teraz to już przeszłość. Skóra wychodzi z mody, komurę ma praktycznie każdy, więc jeżeli ktoś chce się wyróżnić, to musi mieć jakąś wypasioną furę. Kto, czym i za ile się wozi, to już za moment sprawdzi Ola Kot razem z Norbertem Bieńkowskim z Vox FM. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Zaczniemy od naszych polskich gwiazd, tych wysportowanych najbardziej. Mhm. Ogólnie jeśli chodzi o sportowców, to oni mają mnóstwo pieniędzy, to wiemy, zwłaszcza ci sportowcy, którzy są gdzieś tam na tym wierzchołku góry. Naszym polskim mistrzem jest Robert Lewandowski na pewno. On ma kilka samochodów, wiesz, bo widziano go przynajmniej w 7. Okay. Przynajmniej w 7 autach, tak. Najdroższy samochód, którym jeździ, to jest Bentley Continental Convertible, czyli to jest cabrio. Cena 1 000 000 złotych, bagatela. Do tego Robert ma tak, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Gallardo, Maserati Gran Turismo Sport i kilka Mercedesów jeszcze i Audi RS7. W takim też jeszcze go widziano, ale chciałem powiedzieć, że nie wszystkie samochody on ma na własność. A wypożyczone? Dostaje. Na przykład klub ma podpisaną umowę z Audi. I dostaje Audi. I dostaje Audi, tak. I ma nim jeździć na mecze. Kuba Błaszczykowski, czym on jeździ? Tak jest. Kuba ma Ferrari, piękne czerwone cabrio, 458 Italia. To jest ta sama półka cenowa mniej więcej, co w przypadku Roberta Lewandowskiego. Czyli 1 000 000 złotych tylko. 1 000 000 złotych na kołach. Proszę. Nie rozmawiamy tutaj o parametrach, bo oczywiście spalanie jest ogromne. Silnik V12 z tyłu. Kuba był widziany często w tym samochodzie, więc też domniemamy, że jest właścicielem tego samochodu. No a Mariusz Pudzianowski, taki siłacz, to chyba co? Musi mieć duży samochód. Mariusz chwalił się, że ledwo się mieści do swojego Lamborghini. Murcielago tak się nazywa, ale to już niższa półka, 500 000 jedynie złotych. Kiedyś słyszałam o tym, że on też miał Hammera i że ten Hammer był w gazie. Tak. Czy to prawda? Średnio możliwe. Ma Hammera tego do tej pory. Teraz przechodzimy do celebrytów i może na pierwszy ogień niech będzie Doda. Miałem okazję jeździć z Dorotą samochodem kilka razy. Tak. Nie umie jeździć. Nie umie? Nie, znaczy na pewno nie w ręcznej skrzyni. Musi być automat. Tak, musi być automat, sama to powiedziała. Nie wie, do czego służy ten trzeci pedał. Ona miała kiedyś Bentleya. Dużym BMW też przez swojego tak, czasu jeździła. Tak, X6. SUV. No ale ostatnio jeździ Porsche Carrera, to jest chyba 911, czyli ta najbardziej klasyczna. I tym Porsche, on ma takie brewki, taki jest różowy. No i nie, właśnie... biały, przepraszam. On jest biały z różowymi elementami. Kleiłabyś sobie do samochodu takie? Nie, no najgorzej na świecie, no, bo mój samochód wyglądał tak. Więc niech on sobie już taki. Ale Doda chyba może sobie na to pozwolić. Mamy jeszcze Marylę tutaj, jeśli chodzi o kobietę. Okazuje się, że ta pani też lubi takie ekskluzywne samochody. Tak, Maryla kocha Porsche. Też od dawien dawna jeździła Porsche, ale ostatnio podobno gorzej się wiedzi, zmieniła na Range Rovera. Został nam jeszcze Kuba Wojewódzki. On właściwie nie posiada większości tych samochodów. To Lamborghini, którym kiedyś podjeżdżał pod radio, to był samochód wypożyczony. Albo inaczej, ktoś tam mu ten samochód na chwilę dał, żeby się przejechał. To było auto, że też zarejestrowane za granicą. Jeszcze mamy gwiazdy zza oceanu, zza wielkiej wody, Jay-Z, no tutaj na bogato. Najdroższy z jego modeli to jest Maybach Accelero, 8 milionów dolarów. Jak to jest możliwe? Co ona w środku jest ze złota? No właśnie, ma elementy skóry specjalnej, silnik ma potężny też, ale to nie jest samochód, którym można na przykład bardzo szybko dynamicznie jeździć, on po prostu jest wygodny. No pewna polska gwiazda też ma taki samochód. Ojciec jak... Rydzyk? Tak. To gwiazda rzeczywiście, tak, czyli, ale on ma troszkę tańszy model. Czy samochód ojca Rydzyka też kosztował o tyle pieniędzy? Nie, to już nie, to jest większy wypas. Ojciec Rydzyk tylko 1 000 000. Została nam Paris Hilton, no Paris Hilton mi się od razu kojarzy z kolorem różowym, czyli tak. Chyba tutaj tak jakby... Ona miała Bentleya, wersję limitowaną, tatuś zamówił.
I to był samochód, w którym zresztą ona straciła prawo jazdy na chwilę za jazdę pod wpływem alkoholu. Ale no piękny, różowy, naprawdę. Nie, no ale jak też można kupić sobie, słuchajcie, różowy samochód? Jak go potem sprzedać? No? Wiesz dobrze, że to nie jest jej problem. No to samochody mamy już omówione. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Wiemy, kto czym jeździ. A teraz zobaczmy, czym żył show biznes w ostatnim czasie. Jesteśmy na gali finałowej Next Face Awards. To najbardziej kreatywny konkurs dla pasjonatów makijażu i charakteryzacji. W każdej edycji udział może wziąć każdy. Wystarczy mieć konto na Instagramie, zhashtagować swoją pracę hashtagiem właśnie Face Awards Polska albo nyxcosmetics.pl i już, i jesteś w konkursie. Czy ten konkurs jest przeznaczony tylko dla profesjonalistów, czy dla amatorów również? Absolutnie nie. Ada Grodkowska jest cudownym przykładem. Sama mówiła niedawno, że ona maluje rok, dwa. Ada Grodkowska, czyli jedna z finalistek. Finalistek, tak. I w zeszłym roku dziewczyna też była w finale. Taką już wyjadaczkę, mogę szczerze powiedzieć. Jest coś w stanie jeszcze zaskoczyć? Tak, tak, to prawda. Nie, naprawdę, naprawdę. Dużo jest mnie w stanie zaskoczyć. Która praca dzisiaj zrobiła na tobie największe wrażenie? Mam jedną realizację. Karoliny Ziętek. To nie tylko w ogóle polegało na tym, że ona zrobiła charakteryzację na swojej głowie. Ucharakteryzowała całe swoje ciało i zrobiła z kleju na gorąco cały w ogóle swój strój. Więc to było niesamowite. Karolina naprawdę wyróżnia się na tej konkurencji. Widać, że robi to od lat i naprawdę robi to dobrze. A nagrodę otrzymuje Karolina Ziętek. Z nami Karolina Ziętek, czyli zwyciężczyni drugiej edycji Next Face Awards. Gratulacje! Dziękuję bardzo! Ciężki to był konkurs? Bardzo, bardzo, ponieważ wymagał mnóstwa czasu, poświęcenia, ale przede wszystkim takiego oddania i pokazania części siebie, więc to jest po części takie prywatne, tak? Czyli chcemy pokazać, co siedzi w naszej głębi i to chyba jest to najtrudniejsze. Byliśmy na gali finałowej Next Face Awards. Pozostaje mi tylko zanurzyć się w basenie pełnym śminek. No to pa! Moim gościem dziś był Norbert Bieńkowski z Vox FM. Dziękuję i do zobaczenia. Jazda wypasionym samochodem potrafi być przyjemna, ale również wiele wspaniałych chwil jest w stanie nam dostarczyć smaczne jedzenie. Co najlepszego miały w ustach nasze gwiazdy, to sprawdził nasz Adrian. W takim razie zobaczmy, a raczej posmakujmy. Pytam o najprzyjemniejszą rzecz, jaką miałaś w ustach. Co to jest w ogóle za pytanie? No nie mogę powiedzieć, no nie mogę powiedzieć. Ale jedzenie jakieś. Nie, no absolutnie, po prostu nie jest to związane z jedzeniem, przepraszam cię bardzo. Najpyszniejszą rzecz, jaką pani miała w ustach. Historia zaczęła się znacznie wcześniej. Dlaczego pan to tak powiedział, że ja tylko myślę o jednym? A o czym? Powstało z cukierniczej... Naprawdę o tym? Nie wiem, bo ja też o czymś myślę. Teraz jakbym wam powiedziała, to byście padli. Na przykład bym powiedziała Kindziuk z Podlasia. Zastrzeliłeś trochę tym pytaniem, bo takich rzeczy było dużo i się zaczerwieniłam trochę, zwłaszcza, że tutaj mój narzeczony gdzieś chodzi. A, czy to był on?
Wiesz, byłabym niepolityczna, gdybym powiedziała, że nie. Smak najpyszniejszy. Chyba, wiesz co, smak przygody. Owoce morza uwielbiam. Ja zajadam się nimi namiętnie i to jest mój, no taki rarytas, który uwielbiam. Ale to są afrodyzjaki. Tak. I działają? I zawsze trzeba z ukochaną osobą jeszcze. Czyli działają, tak? No jasne. Najpyszniejsza rzecz, jaką miałam w ustach. Wiesz co, nie pamiętam. Zależy po której imprezie. Dzisiejszy odcinek pachnie benzyną. Sprawdziliśmy już, jakimi furami jeżdżą gwiazdy. W naszym programie jeszcze dzisiaj pojawi się Kuba Przygoński, a teraz czas na Paulinę i jej gościa, czyli Magdalenę Antosiewicz. Dziewczyny omówią stylizację gwiazd z imprezy Playboya, a ta impreza została zorganizowana z okazji wyboru samochodu roku. Witam Cię, Magda. To była wyjątkowa impreza, bo to było 25-lecie. Samochód roku Playboya został wybrany, a my wybrałyśmy najciekawsze stylizacje. No i proponowałabym, żebyśmy zaczęły od Klaudii Halejcio, która moim zdaniem skradła tę galę, no i jej stylizacja przejdzie chyba do historii. Tak, mam wrażenie, że ta zwiewna, kremowa suknia z tym długim rozporkiem i mega spektakularnym dekoltem, no skradła show, tak? Ostatnio oglądałam nawet wywiad z Klaudią Halejcio, bo wiem, że tam fotoreporterzy liczyli, że ta suknia się rozchyli, będzie coś widać, ale znała ostatnio z wywiadów, że miała jakiś podszyty specjalnie stanik i piersi były pod kontrolą. No to znaczy, że Klaudia coraz odważniej eksponuje swoje ciało i jest coraz bardziej świadoma tego, że ma co pokazać. Ma co pokazać, chociaż moim zdaniem nadal poszukuje swojego stylu. Fotoreporterzy nie tylko przy Klaudii Halejcio myśleli, że być może coś tam będzie więcej widać, ale także i przy Edycie Herbuś, która także wyeksponowała swój piękny biust. Edyta Herbuś, przepiękna sukienka, wyszywana kryształami Swarowskiego. Dla mnie zjawiskowo, przepięknie, też z bardzo długim rozporkiem. Tutaj według mnie troszeczkę ta fryzura taka nietrafiona. I również bogato zdobioną suknię miała Paula Tumala. Ona taką królewską miała tę stylizację, ta czerwień. Ach, wiesz co, Paula Tumala nadal chyba poszukuje swojego stylu. Ta sukienka to taka sukienka z wesela, nie powiedziałabym z jakiego wesela. Weselna suknia. Nie w moim stylu i nie w moim guście, absolutnie. Nie podobała tobie się stylizacja Macadamian Girl. Dlaczego? Znam osobiście Macadamian Girl. Jest niesamowicie drobną, szczupłą osobą. Ona ma przepiękne nogi. Ma przepiękne nogi. Jest bardzo szczuplutka, drobniuteńka, z egzotyczną urodą kobieta. Suknia, którą założyła, ją przytłoczyła, poszerzyła, pogrubiła. Dekolt absolutnie mi się nie podoba. Tak jak u Klaudii Halejcio, biust piękny, u Moniki Pietrasińskiej, tak tu absolutnie nieźle dobrany stanik. Skoro poruszyłaś temat Moniki Pietrasińskiej, to teraz przejdźmy do tej stylizacji. Jest odsłonięty dekolt, ale przepiękny dekolt, przepiękny biust. Cudowna Monika, dla mnie jedna z najpiękniejszych kobiet w polskim show biznesie. Zniknęła z tego show biznesu, widocznie nie ma takiej potrzeby. Świetna kreacja. Teraz zobaczcie, jak podczas uroczystej gali Playboya zaprezentowała się nasza przeurocza Ola Kot. Podobno w show biznesie, tak jak w życiu, działa zasada, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dlatego zobaczmy, jak wyglądają sławni tatusiowie i ich synowie. Top Ranking otwiera piosenkarz Ricky Martin. Choć powszechnie znana jest orientacja Hiszpana, to jest on dumnym ojcem bliźniaków. Mateo i Valentino przyszli na świat w sierpniu 2008 roku. Równie dumnym i sławnym tatą jest Cristiano Ronaldo. Jego syn Cristiano Ronaldo Jr. oczywiście został posłany w ślady ojca i już trenuje futbol. Ostatnio Ronaldo pochwalił się również zdjęciem bliźniaków, Mateo i Ewy, które urodziła mu surogatka. Na naszym podwórku bardzo dobre relacje panują między Zygmuntem i Filipem Heizerami. Panowie mieli kiedyś wspólną audycję radiową, teraz występują razem w reklamach i ogólnie nie kryją się z tym, że są prawdziwymi przyjaciółmi. Na koniec panowie królikowscy. Antek, znany w światku show biznesowym z tego, że jest pożądany przez wiele kobiet, poszedł w ślady ojca i robi karierę aktorską. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto. Ale warto, warto! Kultowe postaci, kultowe dialogi i 5 filmów na literę V. Gościem Pauliny był prawdziwy zwycięzca polskiej kinematografii. Dokładnie tak. Zapraszam na wywiad z Juliuszem Machulskim.
De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Czyli ważna jest mimika twarzy. Mimika może być tylko twarzy, Kasiu. Tak? A możesz mieć mimikę dupy na przykład? 4 lata musieliśmy czekać na kolejny film, komedia kryminalna. Co to będzie za produkcja? Naprawdę państwo czekacie na moje filmy? No to w takim razie przyrzekam, że będę robił je częściej. To będzie komedia kryminalna, jak ktoś lubi Wabanka albo Vinci, to będzie coś tego rodzaju, tym samym charakterem pisma. Tym razem, że będą bohaterkami będą bardziej kobiety, znaczy sprawczyniami całego zamieszania będą kobiety. W listopadzie minie równo 20 lat od premiery Killera. O sobie tylko tyle, wiem co za ile. Killer, pamiętam, że tak troszkę zrobiliśmy z, nie wiedząc jaki to będzie hit i co za tym pójdzie dalej. Zrobiliśmy go dosyć szybko, sprawnie, ale nie miałem przez chwilę takiego pojęcia, że ten film tyle dla mnie i dla widzów i dla wszystkich tych aktorów zrobi dobrego, że nawet Amerykanie, oni kupili prawa do remake'u, co się pierwszy raz zdarzyło w byłych Demoludach. Nieważne, że nie zrobili filmu, ale tama została przerwana, to znaczy Hollywood pochylił się nad pomysłem z Polski, która nie jest potęgą filmową, przyznając tym samym, że nie miał takiego pomysłu, więc musiał zaczerpnąć skądinąd. Ale to był taki początek nowego gatunku, mam wrażenie, bo komedia gangsterska, czegoś takiego wcześniej nie było. Były filmy gangsterskie, ale komedii gangsterskich raczej nie produkowaliśmy. Być może to też jest przyczynek do tego, że ten film był tak odbierany, bo mieliśmy już za bardzo te komedie gangsterskie, one były tak serio i ci gangsterzy byli takimi twardzielami, że zaczęło to być śmieszne niezamierzenie. Więc należało zrobić komedię, żeby to było śmieszne w sposób świadomy. No i tak. Bogusia Lindy zastąpił pan Czarkiem Pazurą. Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś. Zastąpiłem, on wtedy ty nie zagrał, on był bardzo niezadowolony, jak ten film wszedł na ekrany. Dawał temu wyraz, nawet do mnie telefonował. Właściwie do mnie telefonował Franz Maurer, nie Bogusław Linda, bo te telefony były dosyć szorstkie. Czarek Pazura powiedział, że chętnie zagrałby w połączeniu Killera z Seksmisją. I czy może właśnie Volta to jest takie troszeczkę połączenie tych dwóch filmów? Dobrze, nazwijmy to tak, żeby Czarek już miał to odhaczone, że to już jest Killer z Seksmisją już był. Teraz zrobimy coś nowego. Przepis na dobry film jest prawie tak samo trudny do odgadnięcia jak przepis na dobry hit. Ci, którym uda się taki skomponować, ruszają w tournée po najróżniejszych zakątkach świata. A za nimi oczywiście rzesze fanów. W dzisiejszej liście przebojów zaglądamy na najpopularniejsze festiwale. Dzisiejszy przegląd zaczynamy od wizyty w Budapeszcie i wspaniałego Sziget Festival odbywającego się na wyspie Obudaj. Stąd właśnie jego nazwa, bo Sziget w języku węgierskim oznacza właśnie wyspę. Impreza, na której występują największe gwiazdy światowej muzyki, odbywa się nieprzerwanie od 1993 roku. Z Budapesztu przenosimy się do Belgii, bo właśnie tam odbywa się magiczny i jedyny w swoim rodzaju Tomorrowland. Do miejscowości o wdzięcznej nazwie Boom zjeżdżają z całego świata fani muzyki elektronicznej. W Polsce każdego roku z niecierpliwością czeka się na Open Air Festival, którego pierwsza edycja odbyła się w 2002 roku w Warszawie. Później impreza przeniosła się do Gdyni, gdzie gości do dziś. Dzień dobry bardzo.
W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć przystanku Woodstock, którego nazwa, jak mówi sam Jurek Owsiak, wyrosła z legendy festiwalu Woodstock i atmosfery epoki Dzieci Kwiatów. Trzydniowy festiwal pojawił się na muzycznej mapie Polski w roku 1995. Nic co rajdowe nie jest mu obce. Motocykl, samochód, rajd terenowy i ściganie na torze. To wszystko oczywiście dotyczy Kuby Przygońskiego. Dlaczego mi tak smutno? Bo to nie ja się z nim spotkałam, tylko Michał. A jako że Michał niczego się nie boi, to postanowił zostać pasażerem Kuby. Zobaczcie, co z tego wyszło. Często jest przedstawiany jako najszybszy polski motocyklista rajdu Dakar. Z motocyklem w rajdzie Dakar już skończyłeś, przesiadłeś się do terenówki, startujesz w zawodach drifterskich. Wiem, że był też grany rallycross. Czy jest jakiś wspólny element dla tych wszystkich startów, dla tych wszystkich dziedzin motorsportu? Tak naprawdę jest trochę tak, że Dakar jest jakby tym głównym celem, ale poszczególne elementy, czy drift, czy na przykład rajdy terenowe, no to wszystko jakby łączy się do jednego worka, tak? Drift jest to bardzo techniczna dyscyplina. Jedziemy tą trasę, która ma tam kilka zakrętów, kilka razy, bardzo dobrze ją powtarzamy, znamy praktycznie na pamięć, więc to uczy takiej perfekcji i techniki. A jak wygląda taki trening poza wsiadaniem do samochodu, poza prowadzeniem samochodu? Co ty jeszcze robisz przygotowując się? Wiem, że grasz w squasha. To też jest element treningu. Dodatkowy taki trening to jest na pewno głównie to bieganie, co drugi dzień biegam i jak przychodzi ten moment taki 4 miesiące przed Dakarem, no to wtedy się zaczyna jakby no takie już stricte przygotowanie sportowe, fizyczne do Dakaru. Dodatkowo chodzę na squasha, bo lubię bardzo i to też jest fajne, bo to jest rozrywka plus trening. Tak? Ile ty zużywasz opon podczas jednego weekendu zawodów drifterskich? Opony w drifcie jest to ten największy mankament. Tak naprawdę takie opony wytrzymają 2-3 przejazdy i trzeba je zmieniać. Są to nowe opony, bo tak mocny samochód musi mieć też bardzo dobre opony, żeby była dobra trakcja, więc w taki weekend z czasem 30-40 opon zużywam. To powiedz mi jeszcze, ile pali ten samochód, bo ja ostatnio stałem na parkingu i podszedł do mnie pan zapytać, ile mój samochód pali. Powiedziałem, że pali 9 litrów. Powiedział, dużo. To powiedz, ile pali twój? Jeśli 9 litrów to jest dużo, to ile jest? My mamy inny trochę przelicznik, ale tak jak kiedyś liczyliśmy, to jest około 340 litrów na godzinę jazdy. Paulina, jeśli mam być szczera, to ja już nie lubię Michała. Dlaczego? No za to, że go Kuba tak przewiózł. Żartujesz, zdecydowałabyś się na taką przejażdżkę? Ja bym w życiu nie wsiadła. Oczywiście, że tak. Taka przejażdżka to jest po prostu moje marzenie. No, być może marzeniem każdej kobiety jest przejażdżka z Kubą Przygońskim, ale wiem, że my straciłyśmy cały czas antenowy przeznaczony na dzisiejszy program. W takim razie dzisiaj się już z wami żegnamy, ale pamiętajcie, widzimy się oczywiście za tydzień. Pa! Pa!